Panie burmistrzu, gdzie jesteśmy, co widzimy? Znajdujemy się na ulicy Warszawskiej w Międzyrzecu Podlaskim. Za nami widać rozpoczęte prace związane z przebudową tej ulicy. Rozpoczęły się w sobotę i potrwają pewnie gdzieś do października. Na czym polega przebudowa Warszawskiej? Na jakim odcinku i co się zmieni? Ulicę Warszawską przebudujemy od szkoły numer 1 do skrzyżowania z ulicą Brzeską, więc to całkiem duży kawałek, bo ponad kilometr. Myślę, że ta nawierzchnia w wielu miejscach już wymaga gruntownego remontu, w innych trochę mniejszego, ale dzięki dofinansowaniu z funduszy zewnętrznych możemy ją naprawić w całości. Kwota tutaj na Warszawskiej pracująca? Wartość całej tej inwestycji to około 2 400 000. Liczyliśmy, że będzie trochę taniej, ale świat się zmienia, więc i koszty także idą do góry, ale mieścimy się w budżecie, więc jest dobrze. Pojawią się być może nowe rozwiązania dotyczące przejść dla pieszych, oświetlenia, bo wiem i widać to, takie nowe rozwiązania zaproponowaliście na przebudowie Brzeskiej. Dokładnie, tutaj będzie mniej przejść aktywnych, ale będzie jedno. I myślę, że ono poprawi bezpieczeństwo na tym skrzyżowaniu. W Brzeskiej natomiast będzie, krótko mówiąc, na bogato. Brzeska jest jedną z głównych ulic w mieście. I doszliśmy do wniosku, że kilka przynajmniej przejść w tej ulicy jest dosyć niebezpiecznych. A z racji tego, że jeżeli już coś robimy, to robimy kompleksowo, to wszystkie przejścia na ulicy Brzeskiej będą doświetlone, będą aktywne. Myślę, że one przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa. Tym bardziej, że w dobie tych nowych przepisów, kiedy to piesi mają pierwszeństwo na przejściu, to bardzo ważny aspekt. No i w ten sposób właśnie przenieśliśmy się na ulicę Brzeską, mimo że jesteśmy na Warszawskiej, to powiedzmy o Brzeskiej, tam prace są mocno zaawansowane. Dokładnie, na Brzesku zaczęliśmy, można powiedzieć, 2 miesiące wcześniej. Przebudowane zostały już część chodników i ścieżek rowerowych, była już frezowana nawierzchnia, a dzisiaj będzie kładziona już pierwsza warstwa asfaltu. Wiadomo, nie możemy jej popsuć, krótko mówiąc, na raz, więc będziemy ten asfalt etapować. Ale roboty idą sprawnie, zgodnie z harmonogramem już niedługo będziemy mieli świetną, nową Brzeską. I Brzeska ponad 5 milionów? Dokładnie, to duża inwestycja, tam jest strasznie dużo kostki do przełożenia, ale doszliśmy do wniosku także, że kostka, która tam już jest w chwili obecnej, ma ponad 20 lat, więc bliżej jej do końca niż do początku, więc przy dofinansowaniu zewnętrznym pomyśleliśmy sobie, że możemy ją śmiało wyremontować i będzie trzymała nasze oczy na dłużej. To dwie najważniejsze ulice, główne ulice. Może coś jeszcze z tych mniej istotnych, jeśli chodzi o komunikację i natężenie ruchu dla mieszkańców jak najbardziej istotnych, którzy mieszkają bądź jeżdżą tymi ulicami, ale być może coś jeszcze i inne ulice w Międzyrzecu Podlaskim, gdzie się coś będzie działo bądź dzieje? Jedną z takich ważniejszych inwestycji, o którą walczyliśmy kilka lat tak naprawdę, jest ulica boczna do ulicy Brzeskiej, łącząca Wyszyńskiego z Brzeską. Tam powstało, jak na międzyrzeckie warunki, bardzo, bardzo duże osiedle wielorodzinne. Prace obecnie tam trwają. Myślę, że to bardzo ważna ulica łącząca Brzeską z Wyszyńskiego. Te wielorodzinne osiedle generuje bardzo duży ruch. Tym bardziej, że do tej pory był tak naprawdę jeden wjazd na to osiedle. Teraz myślę, że wszystkim mieszkańcom będzie dużo, dużo wygodniej.